15 lipca wspominany jest błogosławiony Antoni Beszta Borowski, prezbiter i męczennik. Antoni urodził się 9 września 1880 roku w Borowskich Olkach na Podlasiu. Był drugim z czworga dzieci Jana i Michaliny ze Średzińskich. Rodzina kultywowała tradycje patriotyczno-religijne. Jego dziadek był uczestnikiem Powstania Styczniowego. Wszystkie dzieci otrzymały staranne wykształcenie. Antoni uczył się w Surażu i Białymstoku, a potem wysłano go do szkół w Wilnie. Tam też wstąpił do seminarium duchownego. W 1904 roku ukończył je i przyjął święcenie kapłańskie. Swoją pracę duszpasterską rozpoczął w Wilnie. Po 3 latach został proboszczem w Surwiliszkach na Wileńszczyźnie. Następnie pracował w Prużanach na Polesiu. W 1918 roku pracował w Kuźnicy Białostockiej, a potem, aż do wybuchu II wojny światowej, był proboszczem i dziekanem w Bielsku Podlaskim. Z wielkim poświęceniem opiekował się powierzoną sobie wspólnotą, tak podczas okupacji sowieckiej, jak i później niemieckiej. Antoni był m.in. kapelanem podziemnej Armii Krajowej. Biskup Kazimierz Bukraba mianował go wikariuszem generalnym diecezji pińskiej, istniejącej wówczas na wschodnich terenach Rzeczpospolitej. W lipcu 1943 roku Erich Koch, niemiecki gauleiter Prus Wschodnich, w których granicach znalazł się Bielsk Podlaski, przeprowadził represyjną akcję wśród społeczności polskiej, głównie pośród inteligencji. 15 lipca 1943 roku niemieckie komando przyjechało do Bielska Podlaskiego. Aresztowano wówczas księdza Antoniego, a wraz z nim 49 mieszkańców okolicy. Tego samego dnia wszystkich wywieziono do Lasu Pilickiego w pobliżu Bielska Podlaskiego i tam ich stracono. Najmłodsza zamordowana dziewczynka, córka kierownika kina, Basia Moryc, miała zaledwie 1 rok i 2 miesiące. Ksiądz Antoni do końca trzymał w dłoniach różaniec i brewiarz. Do końca też spowiadał aresztowanych. Pomordowanych zakopano we wcześniej przygotowanym dole. Po egzekucji dół ten wyrównano, rozjeżdżając gąsienicami ciężkich pojazdów. Święty Jan Paweł II beatyfikował księdza Antoniego 13 czerwca 1999 roku w Warszawie jako jednego ze 108 polskich męczenników II wojny światowej. Relikwie błogosławionego Antoniego, odnalezione po ekshumacji wszystkich pomordowanych, znajdują się w trumience w podstawie bocznego ołtarza Bazyliki Narodzenia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja w Bielsku Podlaskim. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Antoni aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miły.